Mówiliśmy już trochę o odwzorowaniach liniowych, a w tym filmie i w kilku następnych zobaczymy przykłady odwzorowań liniowych. No i tutaj zobaczymy, jak możemy zaprojektować odwzorowanie liniowe, aby robiło z wektorami to, co chcemy, i zobaczymy to na przykładzie odbicia i rozciągnięcia. Więc może tytułem przypomnienia, wiemy już, że jak mamy odwzorowanie liniowe, powiedzmy T, które działa z Rn w Rm, to wiemy, że każde takie odwzorowanie liniowe jest wyznaczone przez pewną macierz, czyli istnieje pewna macierz A, może ją nazwijmy, że wartość odwzorowania na wektorze x to jest mnożenie macierzy A przez wektor x i to jest macierz, która ma tyle wierszy, jaki jest wymiar tej przestrzeni docelowej, czyli w tym wypadku m wierszy i n kolumn. To jest ilość wierszy, kolumn. No i teraz jak tę macierz uzyskać? No to mówiliśmy też o pojęciu bazy standardowej, czyli tak, przypomnę, macierz jednostkowa n na n to jest taka macierz, która, prawda, której kolejne kolumny są właśnie tymi wektorami bazy standardowej w Rn. No i tak, to jest macierz, która ma na przekątnej same jedynki, a poza tym ma same zera, czyli 0, 0. 0, potem ma 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 i ostatnia kolumna same zera i 1 na ostatnim miejscu. To jest macierz n na n. No i te kolejne kolumny to są właśnie wektory bazy standardowej w Rn. To jest E1, E2, E3 aż do En. I teraz wiemy, że żeby uzyskać tę macierz odwzorowania, to po prostu działamy tym odwzorowaniem na kolejne kolumny, na kolejne wektory bazy standardowej. To są kolejne kolumny naszej macierzy, czyli nasza macierz A, to jej pierwsza kolumna to jest T w działaniu na E1, druga kolumna to jest T w działaniu na E2 i tak dalej, aż do T, prawda, N kolumn w działaniu na En. No i każdy z tych wektorów, tutaj każda z tych kolumn to jest wektor z Rm. No dobrze, to teraz przykład. Powiedzmy, że mamy, no nasze przykłady będą w R2, czyli odwzorowanie T, nasze odwzorowanie T będzie z R2 w R2, tak żeby narysować. No i powiedzmy, że mamy taki trójkąt zadany przez trzy punkty, czyli mamy sobie trzy punkty w R2. Pierwszy punkt to jest, ma współrzędne 3, 2. Drugi punkt ma współrzędne minus 3, 2. I trzeci punkt ma współrzędne 3, minus 2. Narysujmy to może, czyli tak. 3, 2, czyli raz, 2, 3, raz, 2. Tu jest pierwszy punkt, potem jest minus 3, 2. Raz, dwa, trzy, minus trzy, to jest po przeciwnej stronie tu i potem jest 3 minus 2, to jest minus 2, 3, to jest na tej prostej. No i mamy taki trójkąt prostokątny. O, i teraz co chcemy zrobić? I teraz chcemy pewne odwzorowanie T tutaj wymyśleć, które zrobi następującą rzecz. Co chcemy, żeby? Chcemy tak, odbić, czyli odbicie względem osi Y i chcemy też rozciągnięcie, to też względem osi też Y, powiedzmy o czynnik 2. Czyli co się stanie z tym trójkątem? No jeżeli takie odwzorowanie, wiemy już z jednych z poprzednich filmów, żeby znaleźć obraz takiego trójkąta, to co? To musimy znaleźć w odwzorowaniu liniowym, to musimy znaleźć obraz wierzchołków i połączyć te wierzchołki. No i teraz zobaczmy, co nasze odwzorowanie liniowe zrobi z naszym trójkątem, a potem zobaczymy, jaka jest formuła tego odwzorowania. Czyli co? Czyli ten punkt ma być odbity, czyli ma odbicie względem y, czyli współrzędna x musi zmienić znak, czyli ten punkt przejdzie tu, a następnie ma być dwa razy rozciągnięty, czyli jego 2, 4, czyli to będzie
Może tak, czyli tu może będzie punkt A, B, C, czyli tu będzie punkt A prim, teraz punkt B. No punkt B będzie odbity względem i też rozciągnięty, czyli przejdzie nam tutaj, tu będzie punkt B prim. No i punkt C ma być również odbity, czyli tu przejdzie i dwa razy rozciągnięty. Tu będzie punkt C prim. Czyli to nasze odwzorowanie liniowe, jeżeli takie odwzorowanie istnieje, no to przekształci nam nasz trójkąt na taki trójkąt. No dobrze, a teraz się zastanówmy, jak to odwzorowanie, co ono robi z wektorem xy, czyli weźmy sobie taki wektor xy, czyli t od xy, no i zobaczmy, jak te rzeczy możemy zakodować tutaj. No, co robi odbicie względem osi y? No, odbicie względem osi y, czyli jeżeli mam jakiś punkt tutaj, prawda, na przykład biorę sobie jakiś punkt tutaj, no to to odbicie względem y, no to co? To znaczy ten punkt ma przejść na przeciwną, po przeciwnej stronie ma być obraz tego punktu, czyli innymi słowy współrzędna y zostaje taka sama, a współrzędna x zmienia znak, czyli to minus x, prawda? I teraz co? No dwa razy rozciągnięcie, no to raczej, to wtedy dwa razy muszę zwiększyć współrzędną y, czyli to moje odwzorowanie to powinno z wektora xy zrobić taki wektor minus x2y. No i teraz chcemy znaleźć, jak wygląda macierz takiego odwzorowania. No więc tak, czy to jest odwzorowanie liniowe? No to zależy, prawda, niektórzy, być może ktoś ma dużo wprawy, no to wie, że widzi, że to już jest odwzorowanie liniowe, ale możemy zrobimy tak, że gdyby to by było odwzorowanie liniowe, no to jego wartość jest w pełni wyznaczona na bazie, więc możemy skonstruować jego macierz. No więc skonstruujemy najpierw macierz tego domniemanego odwzorowania liniowego, które miałoby tę własność, a następnie porównamy z tym, czy mnożenie przez tę macierz da nam tę formułę, czy nie. Jeżeli da, to znaczy, że to jest odwzorowanie liniowe. No dobrze, czyli zgodnie z tym macierz tego odwzorowania, to musimy podziałać t na e1, to będzie pierwsza kolumna tej macierzy, czyli t na wektor 1, 0. No to co nam robi t z wektorem 1, 0? No, ono robi nam wektor minus 1, 0. Aha, czyli pierwsza kolumna tej naszej macierzy, tu może ją będę pisał, czyli tę macierz A, czyli pierwsza jej kolumna to ma być minus 1, 0. No dobrze, co robi nasze odwzorowanie T z drugim wektorem bazy standardowej, czyli to jest wektor 0, 1. No to co powinno robić? No, mnoży przez 2, drugą współrzędną, czyli 0, 2. Czyli to jest druga kolumna naszej bazy, druga kolumna naszej macierzy, czyli 0, 2. Czyli wobec tego to by była macierz T. No i sprawdźmy jeszcze, co to jest macierz A pomnożona przez wektor X. Czyli jeżeli taką macierz pomnożę przez wektor X o współrzędnych XY, no to co dostanę? No minus 1 razy x plus 0 razy y to jest minus x oraz 0 razy x plus 2 razy y, czyli 2y. Czyli rzeczywiście mnożenie przez tę macierz daje nam dokładnie to odwzorowanie, od którego zaczęliśmy, czyli to jest odwzorowanie liniowe. Jeden ze sposobów udowodnienia, że to jest odwzorowanie liniowe. No przy pewnej wprawie to oczywiście można zobaczyć, że właściwie tę macierz można odgadnąć, prawda? Bo ten wektor to ma być macierz mnożona, to ma być wynik mnożenia tej macierzy przez wektor xy. No to widać, że skoro tu ma być x, to tu musi być minus 1, 0, a skoro tu ma być 2y, no nie ma x, to znaczy, że tu musi być 0, a tu musi być 2. No, czyli no, albo też tak w taki systematyczny sposób możemy po prostu zgodnie z ogólnymi zasadami tę macierz konstruujemy, działając odwzorowaniem na kolejne wektory bazy standardowej. Czyli rzeczywiście to nasze odwzorowanie, prawda, z takiego trójkąta prostokątnego zrobiło taki trójkąt prostokątny. No ciekawe, że został on prostokątny, prawda? Czyli natomiast swoje rozmiary zwiększył, czyli to jest odwzorowanie, które nie zachowuje odległości punktów, no właśnie, ponieważ rozciąga, to jest to rozciągnięcie,
Natomiast zachowuje kąty, prawda? Kąty zrobiło trójkąt podobny. Z tego trójkąta ABC zrobiło też trójkąt prostokątny, no o tym samym kącie, czyli to jest trójkąt podobny, kąty ma takie same. No i teraz może jeszcze taka uwaga terminologiczna. Takie macierze, które mają niezerowe wyrazy tylko na przekątnej, no może to być macierz 2 na 2, 3 na 3, macierz kwadratowa, 5 na 5, no wszystko jedno, n na n, która ma tylko wyrazy na przekątnej, nazywamy macierzą, takie macierze nazywamy macierzami diagonalnymi. Czyli to jest przykład macierzy diagonalnej. Dlatego, że ma wyrazy niezerowe tylko na przekątnej, czyli tak z angielska na diagonali. No, czyli to jest macierz diagonalny. No i te odwzorowania, które są zadane macierzami diagonalnymi, no to prawda, widać, że jakby nowa, to co się dzieje z nowa współrzędna x, tego punktu przekształconego, zależy tylko od starej współrzędnej x, a nie zależy od y. Prawda? Mogłoby się zdarzyć, że nowa współrzędna obrazu zależy nie tylko od x, ale również od y. Podobnie współrzędna y zależy od x i y, to znaczy, że w tej macierzy tu występowałyby, w tej macierzy tu byłyby niezerowe wyrazy. A na przykład jeżeli mam macierz, powiedzmy taką macierz 1, 2, 1, 3, to ta macierz w działaniu na wektor x, y, no to daje nam tak x plus 2, y, x plus 3, y, prawda? Czyli współrzędna x obrazu zależy zarówno od współrzędnej x wektora, jak i od współrzędnej y, prawda? I podobnie jest tutaj. No a macierze diagonalne są właśnie reprezentowane macierzami diagonalnymi, są takie odwzorowania, że nowa współrzędna x nie zależy tylko od starej współrzędnej x, no z jakim współczynnikiem. Prawda? Podobnie dla współrzędnej y i podobnie dla każdej innej współrzędnej. To są macierze diagonalne.